To długa historia. Zapewne wszyscy znacie tą mapę. To mapa górniczej doliny z Gothica 1. Tutaj natomiast mapa centralnej części Corinis z Gothica 2. Tutaj mamy mapę Jarkendaru. Choć twórcy nigdy nie połączyli tych trzech map w jedną, to robiło to Community, które w miarę logicznie połączyło trzy mapy, by powstała cała wyspa. Do tego dochodzą tereny, które na mapach nigdy się nie znalazły, ale zostały wspomniane w dialogach. Takim przykładem jest Sylwio, który wraz z grupą swoich ludzi rzekomo przybył z dalekiego południa, gdzie jako najemnik walczył z orkami w górach. Potwierdzenie koncepcji takiej lokacji występuje też pomiędzy dialogiem Bezimiennego a Watrasem, gdzie to protagonista może próbować okłamać maga wody, że przybył z dalekiego południa. Rosyjski bądź niemiecki fandom w odpowiedzi stworzył krainę o nazwie Drakia, o której już wspominałem w materiale o zapomnianej części Corinis. Miała ona powstać w odpowiedzi na wspomniane w grze Dalekie Południe, jednak całość wypełnienia nie znajduje potwierdzenia u źródeł i jest tylko i wyłącznie luźną interpretacją fanów. Ale przecież jeszcze podczas grania w Gothica 1 i Gothica 2 pojawiało się dużo różnych miejsc. Narracji Gothica zawsze stawiała na allotopie świata, bo Gothic, nieważne czy część pierwsza czy druga, chętnie dawał nam wzmianki, że świat jest dużo, dużo większy, pełny innych ludów, konfliktów, wysp i krain. Przez to stale budował obraz, że jesteśmy tylko na niewielkim wycinku świata i kompletnie go jeszcze nie znamy. Pierwsze dwie części Gothica również budowały większy świat, nawet nie za pomocą dialogów, a książek i nagrobków. Na nagrobkach nie ma dużo lokacji bądź miejsc, w zasadzie są to trzy, ale tylko jedna z tych lokacji najczęściej gości na różnych fanowskich mapach. Lokacją tą jest Kar i dalej nie wiemy, czy jest to wyspa, miasto czy wieś. Bartosz z Laran to postać, z którą się spotkaliśmy. No nie osobiście, ale za pomocą książek właśnie, bo jest on autorem dwóch ksiąg pojawiających się w rozgrywce. Spisał on Dar Bogów oraz Tajniki Magii. Hipoteza, że jest magiem bądź nowicjuszem, nawet ma tu sens, ale ciekawym jest podanie jego pochodzenia jako przydomku, dzięki czemu nasz świat powiększył się o wyspę zwaną Laran. Laran było wykorzystane w Kronikach Myrtany oraz na potrzeby innych modów. Same Kroniki Myrtany dzieją się na wyspie Archolos, która jest wspomniana tylko w przepisach kulinarnych z Gothica 1. Przez ekipę moderów niewielka wzmianka ewoluowała w całego moda, wpisującego się w kanon dosyć mocno, uważanego przez dużą część fandomu za pełnoprawny dodatek, albo po prostu za moda, który dodatkiem kanonicznym powinien być. Tak czy owak, na potrzeby kronik i budowania świata opartego w dużej mierze na informacjach z gier w uniwersum Gothic, na mapę zostały przeniesione takie krainy jak Laran czy Wyspy Południowe. Do tego na potrzeby kronik zostały stworzone takie wyspy jak Glenvir, które słynie ze swoich najemnych korsarzy, czy Londram, Kontir i Erythros. Samo Laran, które choć było tak naprawdę niewielką wzmianką, dzięki kronikom dostało element historii i parę postaci, które były wykorzystane na potrzeby książek. Sama historia Gildii Araxos też jest mocno powiązana z wyspą Laran, bo na potrzeby kronik i Gildii Zamorskiej utworzona została tam faktoria zajmująca się wydobyciem kamieni szlachetnych na bagnach. Jeśli chodzi o Gothica 3, to Gothic 3 zaniedbał resztę świata. Choć sam liczyłem wtedy na ciekawe nawiązania do wcześniej podawanych wysp czy ludów, to dostaliśmy cały kontynent, który okazał się bazą dla ludzi mających czas i umiejętności, by go rozwinąć, co znowu nastąpiło dopiero w Kronikach Myrtany, które dodawały nowe miasta w swoich książkach, a przede wszystkim zdecydowanie więcej postaci historycznych. Tutaj mamy mapę z Arkanii, która choć z kanonu serii Gothic została wykluczona, tak jednak twórcy wtedy chcieli wykorzystać pomysł Wysp Południowych i stworzyć tam akcję, jednakże mocno się przeliczyli i mówię tu o samym projektowaniu mapy, bo szczególnie w Gothicu 2 i 3 praktycznie każdy wyobrażał sobie Wyspy Południowe jako kraj na czarnych ludzi i klimacie Bliskiego Wschodu lub północnej Afryki, wąskie uliczki, domy z piaskowca, multum straganów, wróżbitów, naciągarzy i kanciarzy. Kojarzycie, o czym mówię. Tu postawiono na coś zupełnie innego, co trochę zniszczyło pewne oczekiwania dotyczące kreowania Wysp Południowych. Och, biedna Buin. Do pierwotnych koncepcji znów wróciły Kroniki Myrtany, choć nie pokazując wysp, to tworząc elementy ciekawego i wciąż tajemniczego świata.
Dostaliśmy opowieści o podróżnikach z Wysp Południowych, mogliśmy zobaczyć i porozmawiać z takimi ludźmi, a wszystko to było niemal kompatybilne z przedstawieniem ludu południowców w Gothicu 2. Przez mnogość interpretacji na różnych fanowskich mapach świat gry jest przedstawiany zupełnie inaczej. Na tym wycinku z Reddita twórca widzi archipelag następująco. Są na nim wyspy Argan, Korshan, Torgan oraz Fesher, czyli tylko te wyspy, które występują w Arkanii. Ale już na tym wycinku widzimy miszmasz Arkanii i Kronik Myrtany, gdzie opisywana w książkach w kronikach wyspa Zandir Sol mieści się zaraz obok tych wysp znanych nam z Arkanii. O rany, jakie to jest dziwne multiversum. Jak już pokazujemy nieoficjalne mapy Wysp Południowych, to trzeba też pokazać, jak archipelag ten widziany był w oczami twórców kronik, a prezentował się tak. Główna wyspa wraz ze stolicą Zandir Sol była otoczona mniejszymi wyspami, tworząc obraz rozległego archipelagu Wysp Południowych, którego klimat był również fajnie opisany we wcześniej wspomnianych książkach. Ale czy ktoś zrobił całą mapę świata Gothic? Czy mamy coś, na czym możemy się oprzeć? W rzeczywistości twórcy gry nigdy nie zestawili ze sobą map z różnych części, przez co jedynie co fizycznie mamy to kontynent Irdorat i nawet nie całą część wyspy Korinis, a przynajmniej nigdy nie zestawioną, bo te mapy, po których chodzimy, nigdy nie zostały przez twórców połączone. Nie wiemy, co dokładnie znajduje się pomiędzy lokacjami i na ich obrzeżach, ale tak jak mówiłem, to na potrzeby modów czy po prostu jakichś tam opracowań stworzono wiele map przez fandom, które bardziej lub mniej przekonująco pokazują nam cały świat serii Gothic. Na przykład twórcy Arkanii, Spellbound Entertainment, poszli na skrót, wyrzucając z mapy wszystko, co było im zbędne. Zostawili tylko kontynent, Korinis oraz dwie wyspy południowe, Fesher i Arganie. Tutaj mamy mapę redditową, gdzie mamy kontynent, cały archipelag Wysp Południowych z Arkanii, Irdorat, wyspę Korinis zaznaczoną drakią na południu wyspy oraz wschodni archipelag, gdzie znajdują się wyspy Archolos, Laran, Kelen, Kar, które również było wspomniane na nagrobkach w Gothicu 2, oraz Sendar, czyli miejscowość, w której urodził się Milten, co było wspomniane w bodajże Gothic Der Comic. Nie znam autora mapy, bo wygląda na to, że znak wodny został zaklejony tą grafiką w lewym dolnym rogu. Jest jeszcze ta mapa z Reddita autorstwa Frank Hero 97, która pomieszała Kroniki Myrtany, Gothica 1, 2, 3, Arkanie oraz wymieszała to z własną wizją. No co trzeba przyznać, wygląda trochę jak klasyczny kebab mieszany, zwłaszcza że zbyt oddalone od siebie wyspy nie tworzą archipelagów. Ta mieszanka z poplątaniem, zawirowania wokół praw autorskich, niekanoniczność Arkanii, brak konsekwencji w budowaniu świata pomiędzy trzema pierwszymi częściami Gothica, uznawanie przez część community kronik za kanon, to wszystko sprawiło, że tak naprawdę nie wiemy, jak świat Gothica może wyglądać. Zawsze brakowało mi jednej sprecyzowanej mapy świata, konkretnej historii, która łączy wyspy w tym świecie. Bo to trochę efekt góry lodowej, jak w książkach. Zaczynamy pisać opowiadanie, które dzieje się tu i teraz, w tym konkretnym miejscu, ale jeśli chcemy, by główny bohater się przemieścił, to w tym samym momencie tworzymy nowy świat. I ten świat rozrasta się z każdym krokiem protagonisty serii. Nie inaczej jest w Gothicu. Twórcy nie mieli w planach, robiąc pierwszą część, uzupełnienie wyspy Korinis o miasto, tak jak robiąc Gothica 2, nie myśleli o tworzeniu kontynentu. Pomysł na to, jak kontynent będzie wyglądał, powstał i zmieniał się parę razy dopiero podczas prac nad trzecią częścią, dlatego że o kontynencie wcześniej nie było żadnych wzmianek. Całość tego powoduje, że możemy odczuwać, jakby ten cały świat był niczym porozrzucane wszędzie puzzle. Oczywiście mam nadzieję, że przy okazji odświeżania serii związanego z powstawaniem remake'u, ten świat zostanie stworzony spójnie, na nowo. Tak, aby wyspy, archipelagi oraz kontynent zostały umieszczone na jednej mapie, tak by zbędnych pytań i nietypowych rozwiązań fandom nie musiał już stosować.